Cześć kochani, środa ze stepowaniem, a my przenosimy się do Polski i będziemy sobie opowiadać troszeczkę o osobach i tym, które stepowały i tym, jak to stepowanie wyglądało w naszej ojczyźnie. Tak jak możecie się domyślić, stepowanie w Polsce nie było jakimś mocnym nurtem, nie miało swoich szkół, tak jak ma to miejsce teraz. Kiedyś to stepowanie było dodatkiem dla wielkich artystów, często tancerze mieli to jako dodatkową umiejętność, tak samo jak wielcy artyści. I oni podczas swoich występów, często śpiewając, dodatkowo wstawiali fragmenty stepowania. Jedną z artystek, która dodawała stepowanie do swoich umiejętności, była Helena Grosówna. Wszechstronnie uzdolniona muzycznie, aktorsko i tanecznie torunianka szybko stała się gwiazdą największych polskich komedii muzycznych lat 30. Urodziła się 25 listopada 1904 roku w Toruniu. Debiutowała w grudniu 1924 roku w Teatrze Miejskim w Toruniu właśnie jako statystka w księżniczce Czardasza. Dwa lata później ukończyła toruńską szkołę baletową i zaczęła występować jako tancerka. W 1928 roku wyjechała do Francji do szkoły baletowej, a następnie odbyła tournée baletowe po Europie. Gdy w 1930 roku powróciła do Torunia, w ciągu zaledwie jednego sezonu wystąpiła w 14 premierowych spektaklach. Głównie w rewiach i operetkach, a jej talent choreograficzny został wykorzystany aż w 17 przedstawieniach. Na ekranie po raz pierwszy widzowie zobaczyli ją w 1935 roku u Marty Flans w filmie Kochaj tylko mnie. Z tego filmu pochodzi scena, w której stepuje wraz z Zbyszkiem Rakowieckim. Spróbuj. Raz. No dobrze, dobrze, teraz następny krok. Proszę bardzo, raz, dwa. Co się stało? Przepraszam pani Lulu, ja pani pokażę, jak to się tańczy. Panie Leonie, pan będzie łaska, bo tego widza. Pam, 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 pam. Raz, dwa, trzy, cztery. Panie Piętek! Teraz rozumiem, o co panu chodzi, panie sekretarzu. Maestro, proszę. Raz, dwa. Tak to wygląda, widzisz. Kolejna scena, w której możemy podziwiać stepowanie w jej wykonaniu, pochodzi z filmu Zapomniana melodia. Kariera do wybuchu II wojny światowej rozwijała się bardzo prężnie, dzięki czemu mogła pochwalić się grą aktorską u boku wielkich sław srebrnego ekranu, m.in. Eugeniusza Bodo, Aleksandra Żabczyńskiego, Adolfa Dyszmy czy Ludwika Sępolińskiego.
Niestety karierę tej wspaniałej artystki przerwał wybuch II wojny światowej. Podczas wojny Grosówna była żołnierką Armii Krajowej, a w czasie Powstania Warszawskiego pod pseudonimem Bystra w stopniu porucznika dowodziła batalionem AK Sokół. Po upadku powstania więziona była w obozach Gross-Lubars i Oberlagen. Tam poznała swego męża Tadeusza Cieślińskiego, którego oddziały należące do armii generała Stanisława Maczka wyzwalały obóz. Po wojnie niestety nie powróciła do wielkiej kariery ekranowej. Na wiele lat skoncentrowała się na teatrze, a później grywała już tylko role drugoplanowe i epizody. W 1962 roku zagrała swoją ostatnią większą rolę w filmie o dwóch takich, co ukradli księżyc. I ten tytuł myślę, że wszyscy jesteśmy w stanie gdzieś tam przywołać z pamięci.